Cześć, tu Kasia Frenz z motokajna.pl. Witam Was z pokładu Audi e-tron. Właśnie jestem na pierwszych jazdach tym samochodem. To pierwszy elektryczny samochód, który seryjnie jest wyposażony w wirtualne lusterka, o których za chwilę. Ale zanim o nich, chcę Wam powiedzieć, że e-tron zbudowany jest na płycie podłogowej Q5 mniej więcej, ale mocno zmodyfikowanej, przede wszystkim wydłużonej, a to dlatego, że ma płaską podłogę i mieści się między osiami bardzo dużo baterii, bardzo pojemnych i ważą one 700 kg. Cały samochód 2,5 tony. Myślicie, że tak ciężkie auto nie będzie się zbierać? Jesteście w błędzie. Ten samochód przyspiesza do setki w 6,6 sekundy, a w tej wersji Boost, kiedy jest absolutnie największa moc z dwóch silników, bo jeden ma jest z przodu osi, drugi z tyłu, no to muszę Wam powiedzieć, że wtedy jest 5,7 do setki. No to jest już, można powiedzieć, samochód sportowy, a zobaczcie, że nadwozie jest jednak nadwoziem SUV, chociaż nieco niższym. Chodziło oczywiście o aerodynamikę. Ta sylwetka osiągnęła z tymi wszystkimi tutaj zabiegami, które wpłynęły na świetną aerodynamikę, CX, czyli współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,28. To jest naprawdę świetny wynik. Przyczynia się do tego coś, co jest dodatkowo, jest w opcji, mianowicie wirtualne lusterka. One kosztują ponad 7000 zł. Cały samochód kosztuje od 349 000 zł. Ja w wersji najbardziej doposażonej siedzę w takim, który kosztuje 410 000 zł. Ale ten samochód już jest w salonach, także pędźcie i zapisujcie się na niego. Ale chcę Wam pokazać te wirtualne lusterka, bo to one zwracają tutaj największą uwagę. Tak wygląda ta kamerka, która jest umieszczona w czymś, co przypomina lusterko. Natomiast poniżej, czyli we wnętrzu samochodu, widok z tej kamery jest prezentowany na ekranie OLEDowym, czyli takim, który na przykład w nocy podczas jazdy Was nie oślepi. Ten obraz jest wtedy wyciemniany. Rozdzielczość jest absolutnie maksymalna, a sterowanie tym lusterkiem jest takie, że możemy przesuwać, jak widzicie, ten obraz i sobie go ustawiać tak, jak chcemy, według własnych preferencji. Samochód naprawdę niesamowity, można powiedzieć. Jest to kamień milowy w Audi, nie tylko w Audi. Ma naprawdę niesamowite własności jezdne i chciałabym, żebyście to poczuli jakoś. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania tekstu, który już wkrótce na motokajna.pl, właśnie o wrażeniach z jazdy tym samochodem. Pa!